O, panie Medoj. Coś pan tutaj zakombinował na mnie. No, no, no. No, no, no. Grünfelda, nie chce pan turecko-indyjski ze mną poćwiczyć, pani Medaj? Dlaczego? A to jest zły ruch. Możemy tak. Trochę bezmyślnie gram. No jeszcze zapraszam do gry. Jeszcze mogę zagrać. Mam jeszcze kilkanaście minut. Możemy ze dwie partie jeszcze zagrać. Oprócz tej, którą gram z panem Medojem. Tu jest pytanie. Gdzie odejść? Dobra, odejdźmy klasycznie. Czy tu? Czy tu? Nie ma ruchu E5, a powstały słabości. Skoczek na H5 też stoi nieszczególnie, a grozi mu G4. Skoczek C5 chce zagrać. Jak spróbujemy tutaj tak tego. A koń wisi. No to tu. I na A6 jeszcze ten koń atakuje. I grozi G4. Co powinno złamać opór przeciwnika. No zachęcam do gry. A to pan, pani Radusa? A, panie Adrianie, dziękuję. No jeszcze może ktoś chce. Jeszcze jedną zagram. A mój ruch? F5. F5. Trudno, biorę. I cofnę go. Pół minuty straciłem na to rozmyślanie. A, nie lubię panu otwartych. Na jakie A4, panie Adrianie?
Goniec się nie mieści. Trzeba przyspieszyć. Pan Medoj też jest szybkim zawodnikiem. A nie mam tu. Ta wieża się nie mieści tam. Nie ma jak na hetmana napaść. Jest. Nie ma się czym zasłonić, panie medy. Ale mi się udało. Można oddać hetmana, gońca, konisia. Dziękuję. Pięknie. Bardzo ciekawa partia. Czy ktoś ma jakieś pytanie?